prawda, ale one się do niczego nie nadawały, bo są za małe, bo ja telefonem robię. Ale jak robiłaś tę drabinkę? Skąd się wzięła drabinka do tej książki, która zaczyna się prawie w łonie matki w momencie zapłodnienia Bułgara Polki? Matki od Polki, ojca Bułgara, taka jest ta historia. No taka prawda, no zaczęłam od dzieciństwa, no i to, no bo zazwyczaj się biografia zaczyna od dzieciństwa. No wiesz, nie powiedziałabym. No ale ja chciałam być bardzo niebanalna i zaczęłam od dzieciństwa. Fajnie było się cofnąć w czasie? Słuchaj, tak. Bo niektórzy wyciągają jakieś upiory z szafy, wylatują jakieś, wiesz... Ale ja wypieram. Ja wypieram, słuchaj, poza tym ja miałam straszny ubor, jak to pisałam. No to się czuję. I mam nadzieję, że również Państwo będzie miało ubaw, jak to będzie to czytać. Bo... Znaczy, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale siedzi przed nami kryminalista. Ja byłam w więzieniu. Zostałam zamknięta przez przypadek, bo jedna baba mi ukradła dowód, jeździła po całej Polsce i kradła i się legitymowała moim dowodem osobistym. I to było tak, że ja zgłosiłam kradzież tego dowodu. Że wtedy jeszcze to nie istniał w ogóle system komputerowy. To było przed 89 rokiem. Dokładnie. Dla ułatwienia tego. Na całe szczęście pracowałam wtedy w programie Trzecim Radia. Jak się mój ówczesny szef Sławomir Zieliński o tym dowiedział, że mnie pani prokurator z Oławy przyskrzywiła, to zaczął grzeć ryja na całą na Agrykole, że przez telefon do tej pani prokurator, jeżeli ty kurwo nie zwolnisz mojego pracownika, to się będziesz musiała tłumaczyć szmato jedna na ten. To się nazywa dziennikarstwo interwencyjne. No i co, tu Magdalena zadzwoniła cię? Ale to tak było więźniu, wiesz, bo nie każdy może być najpierw mnie na Żytnią zawieźli. No. I tam były te prostytutki. Tam były prostytutki i meliniary. Fajnie. I generalnie było okropne jedzenie. Tak, bo właśnie przez kilka dni coś niesamowite w przypadku Fiolki, bo nazywa tylko chleb ze smalcem. No bo tam jeszcze dawali jakieś coś na mleku, ale ja tego nie mogłam jeść, ale to dawałam recydywistko, bo je przerzucali z jednego zakładu karnego do drugiego i one to jadły. Ja byłam głodna. No i potem mnie przeprowadzili po trzej w kajdankach przez centralnie, wsadzili do pociągu. No i zawieźli do tej Oławy. W życiu tam nie byłam, bo tam kogoś ładne ukradłam. Miasto? Nawet tak, wiesz, tego co tam przyjechałam, to nawet za komuny było ładne miasto. No i trafiłam do aresztu, gdzie było bardzo fajnie, bo z nikim nie dzieliłam celi. A jak dawali jeść? Pyszną zupę dostałam. No. Ale to już chyba było po telefonach Sławka Zielińskiego, bo dostałam. A ile siedziałaś w tym więzieniu? Bardzo, bardzo krótko, bo tylko jeden dzień. Na drugi dzień zwołali te panie, te... Zbawić po prostu. Co się stawia tam kilka kobitek w rzędzie, po czym przyszło dwóch panów poszkodowanych i powiedzieli, że no żadna niestety z nich. Jak się wtedy poczułaś, że żadna, że nikt się nie chciał z facetów? No strasznie, bo po prostu tak, od 5 dni się nie myłam, miedziałam strasznie, głodna byłam, wyglądałam, no lepiej nie mówić jak, no bo zdecydowanie już nie nadawała na ściankę. I generalnie milicja powiedziała, że mi sfinansuje bilet do Warszawy. I nagle, jak piszesz, badani milicjanci stali się bardzo mili, dali kanapki na drogę. I tak, kanapki. Władza jednak cię pokochała. Tutaj mamy też historię z końca lat 80. i całe lata 90., gdzie Fiolka Najdenowicz była w centrum oka cyklonu. I to jest naprawdę niesamowita opowieść o tym, jak się tworzył w Polsce rynek muzyczny. O tym, jak się w Polsce ludzie bawili. Bo kiedyś, proszę Państwa, to nie było tak, że wszyscy, jak się spotykają teraz na muzycy, to nie ma tak, że jedzą. Nie, oni wyjmują pudełka. Jak chcesz postawić komuś setkę, to mówi, nie, ja na detoksie jestem. Albo się zaszyłem. Albo ja tylko bez glutenu. Prawda? Teraz jak już idziesz jak na imprezę, to jest przerażające. A kiedyś, Fiolka, opowiedz, jak było. Tu są historie takich parapetów. Szczególnie jedno. No bo oni tam nie było kiedyś tak, że jak ktoś przyjeżdżał na koncerty do Warszawy, to mu organizator załatwiał hotel. Nie. Oni spali w jakichś akademikach, tam był straszny syf. Więc każdy wolał siedzieć u mnie na jelonkach, bo tam przynajmniej łazienka była czysta, mogli nawet na podłodze spać. Czasami było tak, że wiesz, że tam jest historia jednego zlewu, do którego nawet nie można się było wsikać. No to Bufet powiedział z bańki stańki, że nie można się było odnosić do tego, bo nie było tyle garów. No ale generalnie potem mi popsuł taboret usiadł. Ale przedtem wyraził opinię na temat twojego zlewu. Ale wróćmy do tych imprez lat 90., imprez, za którymi niektórzy tęsknią. Nie mówię, że ja, ale czyta się i to jest historia o żywych ludziach, którzy no niekoniecznie myśleli o tym, czy mają sześciopak, indeks glikemiczny i czy im się coś naciągnie albo odpadnie. Tam był jakiś spontan. No oczywiście, że tak. No gdzie? No przecież to były lata 90. Wszyscy byli szczęśliwi, jak piwo było w sklepie. No. No naprawdę. I kiedyś jak wyszli, znaczy oczywiście botoksu nie było, ale były moje kosmetyki.
Czyli? I na przykład cały zespół 1984 wymalował się jak transwestyci, ubrali się w moje sukienki i poszli po piwo z Gawlińskim. No. I Gawliński dostał, Gawliński dostał taką metalową rurką w głowę. Po czym się okazało, że bardzo dobrze, że on dostał tą metalową rurką w głowę, bo się okazało, że miał w mózgu nowotwór i mu to elegancko wyciągnęli przez nos. I gdyby wtedy nie dostał tą rurką w głowę, to by nie było wilków.